Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękujemy za przybycie na krótki briefing prasowy dotyczący właściwie ostatnich 7 dni, w ciągu których mieliśmy po raz pierwszy, wydaje mi się, w historii naszych kampanii wyborczych w Kołobrzegu, mieliśmy sprawy sądowe w trybie wyborczym. W zeszłym tygodniu były to sprawy skierowane przeciwko mnie i koledze Mirkowi Tosikowskiemu przez pana starostę Tomasza Tamborskiego oraz moja sprawa, która była skierowana przeciwko radnemu Arturowi Dąbkowskiemu, który również startuje na radnego do Rady Miasta. Chcę powiedzieć, że w sprawie Tomasz Tamborski, który wnioskował przeciwko pani Ani Bańkowskiej i również Tomasz Tamborski przeciwko mnie, odbyły się łącznie 4 sprawy, 2 w Sądzie Okręgowym w Koszalinie i 2 w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. No, może bez specjalnej satysfakcji, ale jednocześnie z dużym zadowoleniem chcę poinformować, że zarówno Sąd Okręgowy w Koszalinie oddalił wszystkie wnioski Tomasza Tamborskiego, które dotyczyły m.in. przeprosin, zaprzestania przekazywania nieprawdziwych informacji, przeprosin na Facebooku, sprostowania. Wszystkie te wnioski zostały oddalone i nieuzasadnienie jest tutaj najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że w trybie wyborczym do wyroków sądowych podchodzi się zero-jedynkowo. Jeżeli wnioski zostają oddalone, to znaczy, że wnioskodawca przegrał sprawę de facto w trybie wyborczym, a pozwany, w tym przypadku my, mamy satysfakcję, że sąd oddalił te wnioski. I tak jak powiedziałem, stało się to zarówno w Sądzie Okręgowym w Koszalinie, gdzie 2 różnych sędziów rozpatrywało sprawy przeciwko pani Annie Bańkowskiej i przeciwko mnie. Na wydane postanowienie Sądu Okręgowego Tomasz Tamborski złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i Sąd Apelacyjny również w stałej rozciągłości oddalił wnioski Tomasza Tamborskiego. Nie ukrywam, że uspokoiło to nasze nerwy, bo nikt nie lubi być stawiany przed sądem, nikt nie lubi być stawiany w złym świetle, tym bardziej, że niektórzy dość głośno propagowali sprawę tego, że zostały złożone pozwy w trybie wyborczym. Także możemy powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani orzeczeniami Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Szczecinie. Ja, proszę Państwa, w zeszłym tygodniu wysłałam również wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym przeciwko panu Arturowi Dąbkowskiemu. Między innymi dotyczył on tego, że rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na mój temat na portalach społecznościowych. Ja tylko, proszę Państwa, chciałabym króciutko przypomnieć pewne ważne fakty, które miały miejsce również w sądach zarówno pana Artura Dąbkowskiego, jak i mnie, kiedy się spotkaliśmy zarówno w sądzie rejonowym w Kołobrzegu w Wydziale Karnym, jak i w sądzie okręgowym w Koszalinie w Wydziale Cywilnym. W dniu 8 grudnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Kołobrzegu w Wydziale Karnym w sprawie właśnie prowadzonej uznał oskarżonego Artura Dąbkowskiego winnym zniesławienia mojej osoby, polegającym na tym, że podczas audycji radiowej, jak Państwo pamiętacie, jakoby pomówił mnie, jakoby ja mu zaoferowała pracę w miejskiej energetyce cieplnej. Artur Dąbkowski został skazany za popełnienie przestępstwa polegającego na zniesławieniu i chcę powiedzieć, że wyrok jest, proszę Państwa, prawomocny. W dniu 22 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Koszalinie w Wydziale Cywilnym nakazał Arturowi Dąbkowskiemu opublikowanie przeprosin w związku z naruszeniem moich dóbr osobistych i oczywiście tutaj niestety wyrok nie jest prawomocny, czekamy na uzasadnienie sądu. I chciałabym Państwu powiedzieć, że 27 marca skierowałam wniosek właśnie w trybie wyborczym, aby ponownie Artur Dąbkowski nie rozpowszechniał nieprawdziwe informacje. I wczoraj, proszę Państwa, o godzinie 16:09, to jest bardzo ważna godzina, ponieważ o tej porze odebraliśmy wyrok, zarówno ja i pan Artur Dąbkowski, na który ma 24 godziny na to, żeby móc złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego. Odebraliśmy wyrok, w którym, proszę Państwa, jest między innymi zakazanie uczestnikowi postępowania Arturowi Dąbkowskiemu
kandydatowi do Rady Miasta Kołobrzeg rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, jakoby Anna Bańkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, kłamała, że wygrała z uczestnikiem proces o ochronę dóbr osobistych oraz postępowanie karne o zniesławienie oraz musiała zapłacić za wszystkie koszty postępowań. I kolejne. Sąd nakazuje uczestnikowi postępowania Arturowi Dąbkowskiemu sprostowanie nieprawdziwych informacji. Ja teraz Państwu przeczytam, co musi pan Artur Dąbkowski w ciągu 48 godzin opublikować. Następujące oświadczenie o treści. Ja, Artur Dąbkowski, kandydat na radnego do Rady Miasta Kołobrzeg, oświadczam, że nie są prawdziwe rozpowszechnione przeze mnie informacje o tym, że Anna Bańkowska przegrała ze mną proces o ochronę dóbr osobistych oraz postępowanie karne o zniesławienie. Musiała zapłacić za wszystkie koszty i nie dostała ani grosza i że kłamała na ten temat w swoim oświadczeniu. I taki, proszę Państwa, jest wyrok korzystny dla mnie i satysfakcjonujący. Nie wiem, czy pan Artur Dąbkowski odwoła się, czyli złoży zażalenie do sądu apelacyjnego, ale ja na tę chwilę czuję się usatysfakcjonowana. Czy są z tej strony Państwa jakieś pytania? Czego dotyczyła pierwsza sprawa? Pierwsza sprawa dotyczyła zamieszczonego na Facebooku pani Anny Bańkowskiej screenu mojego pisma do pani prezydent, w którym ja oświadczyłem, że w związku z trudnością z uzyskaniem braku sprzeciwu na postawienie domku na placu ratuszowym, rezygnujemy z tego domku, a jednocześnie oświadczyłem tam, iż w naszej ocenie domek postawiony przez Komitet Twój Powiat został postawiony bezprawnie. Dotyczyło to miejsca, na które my również dostaliśmy zgodę miasta. Więc tu nawet te niuanse nie są istotne, tylko to, że tak jak powiedziałem na wstępie, pójście do sądu w trybie wyborczym to oznacza, że albo się wygra, albo się przegra. W tym momencie odrzucenie wniosków pana starosty oznacza jego porażkę w trybie wyborczym. I mówienie, że później, że będzie kontynuacja w trybie cywilnym, dzisiaj stawiam orzechy, dolary przeciwko orzechom, że żadnego trybu cywilnego nie będzie. Dziękuję bardzo.